Cześć, witam Was w kolejnej części cyklu narzędzia analizy fundamentalnej, w której to przedstawiam proponowane przeze mnie metody warte do wykorzystania podczas właśnie robienia własnego researchu projektu. W tym odcinku zajmiemy się zagadnieniem zespołu, czyli spojrzymy na to, w jaki sposób warto prześledzić historię, doświadczenie poszczególnych osób należących do zespołu konkretnego projektu. Także serdecznie zapraszam Was do tego odcinka. Jest to czwarty odcinek z tego cyklu. Narzędzia analizy fundamentalnej, zespół. Oczywiście zawsze przypominam o wykonaniu tak zwanego własnego researchu, stąd ten skrót Do Your Own Research. I tym pamiętajmy, żeby się kierować. Pierwszym źródłem, gdzie możemy znaleźć ciekawe informacje odnośnie zespołu, jest na pewno portal CoinPaprika, znany nam chociażby z zakładki Code Progress. Na tym portalu na samej górze, na samym dole danego projektu mamy wyszczególnionych niektórych członków zespołu danego projektu. Tutaj należy pamiętać, że to niekoniecznie musi być aktualne, ponieważ z tego co wiem, w dużej mierze te dane pochodzą właśnie od użytkowników portalu CoinPaprika i rzadko na bieżąco są weryfikowane. Niemniej jednak mamy tutaj możliwość właśnie przyjrzenia się w dość czytelny sposób zespołowi. Mamy tutaj linki do profili w serwisach społecznościowych, takich jak LinkedIn, GitHub. Te serwisy najbardziej nas powinny interesować. Mamy również informacje o tym, jakie aktualnie dana osoba zajmuje stanowisko. I teraz omawiając to na konkretnych przykładach, przyjrzyjmy się projektowi na przykład IoT. Tutaj niestety na stronie głównej tego projektu nie ma żadnej informacji o zespole. Według mnie taka informacja o zespole na stronie powinna od razu być. Jednak jeśli w takiej sytuacji nie jest to czytelnie zaprezentowane na stronie projektu, możemy zawsze wejść na portal LinkedIn i po nazwie oczywiście wyszukać odpowiedni projekt. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze nazwa projektu odpowiada nazwie firmy bądź też nazwie na przykład organizacji na LinkedIn. Tutaj w przypadku IoT akurat udało się to znaleźć na portalu LinkedIn i następnie widocznej tutaj w zakładce w lewej części ekranu, w zakładce People, mamy wgląd do tego, czym poszczególne osoby tak naprawdę w projekcie IoT się zajmują. I tutaj mamy na przykład pana Wanga, który jest programistą, inżynierem języka Golang. I po wybraniu takiej osoby mamy możliwość wglądu w jego doświadczenie. Oczywiście należy brać to pod uwagę, że tego typu profil może być wykonany zupełnie, może być wymyślony tak naprawdę. Dlatego bierzmy pod uwagę również to, czy dana osoba na przykład posiada jakieś endorsements, posiada jakieś właśnie polecenia wystosowane wobec innych członków społeczności. Myślę, że to już bardziej uwiarygadnia daną osobę, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj LinkedIn nie oferuje żadnych możliwości weryfikacji danego profilu i tak naprawdę każdy z Was, każdy z nas może sobie tutaj wpisać co chce i tak naprawdę osoby przeglądające to nie będą miały możliwości weryfikacji takiego profilu. Natomiast jeśli taki profil posiada jakieś endorsements, posiada informacje od innych użytkowników, tak zwane rekomendacje, w tym momencie mamy większe prawdopodobieństwo tego, że ten profil na portalu LinkedIn jest prawdziwy. Kolejny przykład na projekcie ZeroX. Tutaj już mamy wyszczególnionych członków zespołu, zakładka Team. Wraz ze zdjęciami oraz z rolami, jakie pełnią
w tej organizacji, tak naprawdę do pełni tutaj możliwości wykonania researchu brakuje profili do takich portali właśnie jak i LinkedIn czy GitHub w przypadku osób odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania. Także tutaj jest jeden z przykładów, jak to właśnie należy zrobić. Kolejny projekt MakerDAO. Tutaj również mamy wyszczególnione osoby wraz ze zdjęciami i wraz z rolą, jaką pełnią w danej organizacji. Warto również zwracać uwagę na to, czy w danym projekcie otwarte są jakieś stanowiska. Czyli aby to najłatwiej sprawdzić, szukamy po prostu zakładki careers w danym projekcie, na stronie danego projektu i to nam daje informację, czy ta organizacja w tym momencie szuka jakichś pracowników i to może być kolejnym sygnałem takim dość według mnie wartościowym, ponieważ jeśli jakaś organizacja szuka pracownika, to jednocześnie uwiarygadnia ją to i sprawia wrażenie, że tak powiem, realnej firmy, ponieważ nie zawsze mam możliwość pojechać gdzieś na drugi koniec świata i zweryfikować, czy rzeczywiście pod danym adresem znajduje się deklarowana firma, a tutaj w tym przypadku mamy możliwość po prostu przyjrzenia się tak naprawdę tym, czym dana firma jest zainteresowana. Tutaj oczywiście ewentualnie wysłać próbny jakiś formularz, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę z drugiej strony ktoś nam odpowie. Przykład na kolejnym projekcie, projekt ARK i tutaj już jeszcze bardziej zwiększona czytelność całego zespołu z tego względu, że przy imieniu i nazwisku oraz spełnionej roli w tej organizacji mamy również odnośniki do portali LinkedIn i w przypadku osób technicznych, osób odpowiedzialnych za development. W większości przypadków mamy również odnośnik do portalu GitHub, co zdecydowanie ułatwia nam ocenę, analizę takiego projektu, takiej osoby. Co jeszcze, na co jeszcze warto zwracać uwagę w kontekście chociażby samego LinkedIn, to przede wszystkim to, czym ta osoba wcześniej się zajmowała. Jeśli na przykład deklaruje się jako programista, deweloper w tym przypadku mobilny, warto zwrócić uwagę, czym tak naprawdę taka osoba zajmowała się wcześniej i jak duże ma doświadczenie. Oczywiście, biorąc pod uwagę zespół, cały zespół projektu, będzie to wymagało od nas trochę pracy, ponieważ zwykle tych osób trochę jest. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto poświęcić własny czas, a później dopiero poświęcić własne pieniądze właśnie na wybór takiego projektu w celach inwestycyjnych. Dlatego myślę, że warto prześledzić tak naprawdę doświadczenie osób właśnie dzięki portalom LinkedIn, bo daje nam oczywiście taką możliwość. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o samego GitHuba, to oczywiście to tutaj też mamy dosyć fajne narzędzia dające nam dobre możliwości wykorzystania tego. I tutaj z poziomu GitHuba warto przede wszystkim zwrócić uwagę, przechodząc na profil użytkownika. Widzimy tutaj taką tabelę wypełnioną często zielonymi kolorami, odcieniami koloru zielonego, a to świadczy o tym, ile commitów, ile wkładu w projekt dana osoba w przeciągu tutaj konkretnego dnia wykonała. Co ciekawe, tutaj ta aktywność programisty nie jest jedynie w obrębie jednego projektu, tylko na przykład jeśli osoba ta bierze udział w kilku projektach lub też prowadzi jakąś własną działalność open source'ową na GitHubie, to ta działalność tutaj również jest uwzględniona w tych kolorach. Dzięki temu na przykładzie tutaj tej osoby z organizacji ARK widzimy, że praktycznie przez całe dnie ta osoba na GitHubie pracuje, co widać tutaj po różnych odcieniach koloru zielonego. I jeszcze raz tutaj powtórzę, że im ten kolor jest ciemniejszy, tym większe zaangażowanie w danym dniu w pracę właśnie na GitHubie.
Warto zwrócić uwagę również na taki wykres obrazujący rodzaj działalności. Tutaj w przypadku tego pana widzimy, że 75% czasu poświęca on na commity, czyli na wrzucanie, dodawanie zmian do repozytoriów. 5% czasu przeznacza na code review, czyli jest to analizowanie i ocena kodu wrzuconego przez innych programistów. Następnie 3% czasu poświęca na issue. To oznacza, że bierze on udział albo w dyskusji, albo w zamykaniu, czy też w otwieraniu konkretnych issue w ramach projektów. No i 17% na pull requesty, czyli na tworzenie nowych gałęzi, następnie dodawanie nowych funkcjonalności i łączenie ich z główną gałęzią kodu. Także jeśli mamy taką aktywność w kontekście danego człowieka, to myślę, że jak najbardziej uwiarygadnia nam to jego profil, ponieważ ciężko jest wygenerować na historii chociażby ostatniego roku aktywność na GitHubie tak typowo z automatu. Także wydaje mi się, że jest to bardzo dobra tutaj miara wiarygodności danej osoby pod względem kompetencji właśnie w zakresie IT. Oczywiście zwracamy również uwagę na to, od jak dawna dana osoba jest aktywna na GitHubie i tutaj mamy możliwość wykonania tego właśnie dzięki tej prawej stronie ekranu, gdzie możemy posortować sobie, pofiltrować dane w przeciągu kilku ostatnich lat, a w zasadzie od czasu, kiedy dana osoba na portalu GitHub założyła konto. Mamy możliwość sprawdzenia, w jakim czasie, do jakich projektów dana osoba co robiła. No i to, jak jeszcze raz tutaj powtórzę, tym bardziej uwiarygadnia nam taką osobę właśnie według kompetencji tych typowo IT. Kolejna sprawa. Przykład na projekcie na przykład Phantom. Tutaj mamy dosyć też ciekawą interpretację tego, w jaki sposób można wyświetlić informacje o zespole. Tutaj po najechaniu myszką na poszczególne osoby mamy kilka zdań informacji, historii, czym ta osoba się zajmowała. Także myślę, że też jest dobra metoda, ponieważ zawsze daje nam obraz taki, przynajmniej skrócony, czego po tej osobie można się spodziewać i jakie ona ma doświadczenia. I tutaj oczywiście linki do profili w serwisie LinkedIn, również umożliwiające weryfikację takiej osoby, tak jak to powiedziałem wcześniej. Oczywiście tutaj należy zwracać uwagę, śledząc profile na LinkedIn, że nie zawsze nazwa projektu odpowiada nazwie firmy znajdującej się na LinkedIn i na przykład tutaj za projekt Phantom jest odpowiedzialna, jest założona na portalu LinkedIn firma Shortest Track i ponownie tutaj zarówno poprzez zakładkę People możemy sprawdzać te osoby, jak i jeśli chodzi o otwarte w tym momencie właśnie miejsca pracy, również możemy to zobaczyć poprzez zakładkę Jobs. No to jak akurat w tej firmie na ten moment nie szukają osób do pracy. Kolejny przykład to projekt Chainlink. Tutaj również mamy zakładkę Careers, czyli również możemy się zorientować, jakie stanowiska są otwarte w tym projekcie, co również jest istotne dla nas pod względem analizowania zespołu, ponieważ no, zespół tworzy firmę, a tak naprawdę firma jako całokształt odpowiedzialna jest za projekt, dlatego warto jest również zwracać na to uwagę. Tutaj w przypadku Chainlinka mamy oczywiście też parę zdań o konkretnych osobach. Warto się z tym zapoznać. Warto również zwracać uwagę na poszczególne role, gdyż czasami jest to rozróżnione jako team, czyli jako zespół, jako advisors, czyli jako doradcy w ramach konkretnego projektu. I jeśli analizujemy zespół, no to wiadomo, że sprawdzamy ich kompetencje takie typowo kierowane do realizacji tego projektu. Jeśli natomiast analizujemy osoby odpowiedzialne za doradztwo, to sprawdzamy, czy wcześniej na przykład funkcjonowały w ramach startupów, doradzały im, czy były członkami jakichś funduszy typu Venture Capitals czy Angels,
Dlatego to nam też da obraz tego, jak ta osoba właśnie w kontekście swoich kompetencji, jak wygląda jej doświadczenie. I ponownie, jeśli chodzi na przykład o projekt Chainlink, to na LinkedInie występuje firma o nazwie Smart Contract. Także tutaj dosyć bardzo ciekawa informacja. Kolejna kwestia, którą chciałbym tutaj Wam przedstawić, już należy to traktować jako typową ciekawostkę, to zwracajmy uwagę na tak zwane fałszywe profile, ponieważ wygenerowanie fałszywego zdjęcia w dzisiejszych czasach to nie jest problem. Tutaj na ekranie przedstawiam serwis umożliwiający tworzenie zdjęć osób, które tak naprawdę nie istnieją. Te zdjęcia, które teraz są widoczne na ekranie, są to zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję i tak naprawdę istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie osoby nie istnieją. No niemniej jednak nie możemy mieć tutaj 100% pewności, czy na przykład pan widoczny teraz na ekranie gdzieś na świecie sobie nie żyje. Niemniej jednak geneza, pochodzenie tego zdjęcia jest takie, że zostało ono wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No niestety nie mamy tutaj żadnego API, wobec którego moglibyśmy sprawdzać na przykład zdjęcia poszczególnych profili, ale może kiedyś taka funkcjonalność też tutaj powstanie. I kolejny tego typu serwis, właśnie generated.photos. I tutaj również mamy możliwość nawet pobrania zdjęć 30 czy tam 100 tysięcy zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Także są też możliwości, jak widzimy, stworzenie fałszywego profilu nie jest problemem, dlatego dobrze tutaj się również skupić na samym GitHubie, ponieważ daje on dobre możliwości co do przynajmniej samej przeszłości konkretnej osoby, a to nie tak łatwo na tym portalu jest sztucznie wytworzyć. Także dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że kwestia analizy zespołu została trochę bardziej rozjaśniona i przedstawiłem to w czytelny sposób. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do pozostawienia ich w komentarzach. W linku pod filmem również znajduje się odnośnik do ankiety, także w wolnej chwili mam prośbę o jej wypełnienie. Dziękuję, cześć.